Dzień dobry, moje kochane chłopaczki. Dzień dobry, kochani. Dogadacie się z dziewczyną? Mogę ją tu puścić? No bo ani tu, ani tam, no muszę ją gdzieś puścić, wiecie? Może się dogadacie z nią, co? Wy jesteście takie kochane dzieciaczki. Dogadacie się z nią. Patrzcie, jak ona prosi. Już ją troszeczkę puścimy, tak? Poczekaj, Niuńka, tylko najpierw ja ci dam tabletę, wiesz, żeby cię potem nie ganiać. I cię zaraz wypuśćcie. Ty jesteś taki słodziak. Ty jesteś cudeńko, kociek, cudeńko. A narobiłaś tu bigosu. Całkiem spoko na razie. Całkiem spoko. Oj, troszeczkę. No nic, będą się musiały pogodzić. To są fajne chłopaczki. Bardzo przyjazne. Będą się pogadzać ze sobą jakoś. Trudno. Zaraz damy im jedzonko. Przy jedzonku się pogodzą jeszcze bardziej. No myślę, że jakoś tam to się wszystko poukłada. To są tak łagodne kotki, że się jakoś poukłada. Troszkę na początku będzie stresu. Ale no nie mam wyjścia, bo ta mama nie może być z matką, kocią. No nie mam wyjścia po prostu. Nie chcę jej trzymać też w klatce, bo ona jest taka miła koteczka. Mam nadzieję, że się poukłada. Pupaczki już powinny pojechać do domu. Strasznie to jest bolesne, że jeszcze siedzą. Dzień dobry wszystkim kotkom. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jakie piękności macie, mamusie? Mamusia jest taka przerażona. Boże, i tam czarnulka. Czarnulek chyba, chłopczyk siedzi. Już wam wszystko sprzątamy, już wam robimy. Jak się macie, bączki? Jak się macie, moje kochane? O, niedobrze. Nie, to nie ty burczysz, to nam budowa za oknem. Prawda? Cześć. Cześć, piękności. Cześć, piękności. O, jakie piękności jesteście. Maluśki, kochane. Maluśki. Już wam będziemy sprzątać, tak? O, zabierzemy to wszystko, bo brudne. Ach. Bludne i zaraz wam damy czyściutkie. Przygotowane wszystko, posprzątane. Tak? Moje kochane. Pąbelki, jak my was nazwiemy wszystkich? Moje słoneczka śliczne. Piękności macie mamunie, która jest przerażona. Pewnie wolałoby jej tu nie być. Chciałabym zobaczyć, czy mamunia was karmi. Tak, o tam czarnulka siedzi. Już dajemy jedzonko, już. Koteczki pojadły, ptaszek im tu pięknie śpiewa. Mamusia się aż trzęsie ze strachu i to niestety nie jest fajne. Moja bidulka, jak ja ciebie w ogóle, wiesz co, złapię i do weta zaniosę? Nie mam pojęcia, kochanie. Ale dzieciaczki twoje pojadły, wszystkie się dają brać. Czarnulek jeszcze tylko mi tutaj oponuje. Brać na ręce. O, pije sobie wodę, maleństwo. Tutaj wcina. Ja idę, żeby mamusia coś też zjadła, bo jak ja tu jestem, to ona się nie ruszy. A jak ja pójdę, to ona sobie zje. No i co? Nastał wieczór, kiciulki wszystkie siedzą tam. Mamuśka, mamusia jest tutaj. I tak dobrze, bo siedziała tak z głową w kącie, że już się naprawdę o nią bałam. Wciśnięta w kąt. A maluśki, te dwa maluśki są całkiem fajne już. O, patrzcie, łapki się robią białe. Jakie to będzie piękne maleństwo. To jest chyba chłopczyk. A tu z czarnymi łapeczkami to jest chyba dziewczynka. Tak, o, ti, maleńka. Ti, maleńka, ti. No ti, tak, maleńka. Kiciunia śliczna. Piękna.
I tam jest jeden śpioszek, cały czas śpi. Czarny to jest chyba chłopczyk. Cześć, maleńki. Cześć, malutki. O, jaki śliczny chłopaczek, jaki dzielny. No widzicie, musicie troszkę poczekać, bo zanim ja tamte kotki wyadoptuję, żebyście mogły iść do tamtego pokoju, to trochę minie niestety. O proszę, jaki chłopczyk odważny już. A tutaj, to ty jesteś może śpioszek. Słuchajcie, one będą takie piękne niedługo, bo one po prostu były strasznie brudne, a tutaj się doczyszczą i będą czyściutkie. Tak? Ja zaraz wam dam wszystko czyściutko, jedzenie i wsiśku wam dam, będziecie sobie jadły. Jedzenia to wam nie zabraknie u ciotki. Wiesz, brzuszeczku? O, jaka tu łapka brudna, wieś? Cioto, taka mamusia was karmi, czy nic? Nie wiadomo, ale tak czy siak nic wam nie będzie. No, cześć, maluchu. Ojej, jaki jestem gloźny chłopak. Jaki gloźny jestem. Ale bardzo są potulne koteczki, to jest najważniejsze. Może mamusia też taka będzie potulna. No dobrze, to sprzątamy im i idziemy do drugiego pokoju. Kto taki piękny? Łomatko. A co ty taki tutaj jesteś wywalać brzucha? Ojej, wszystkie kotki jedzą, a ty nie? No czemu? Oj, cudowne stworzonko. Cudowne stworzonko, chłopak. Chłopak, plosie chłopak. Nie? Chłopaczek, chcesz do mnie przyjść? Ogonek, znalazłeś swój. To jest twój ogonek. Dobrze, to wodę, bo mamuśka też głodna pewnie. A w drugim pokoju nawet zgoda, nic się nie dzieje. Stefanek kochany. O, tutaj dałam Michałkowi jedzonko, żeby sobie spokojnie zjadł, żeby mu Lamia nie przeszkadzała, ale Stefankowi nie przeszkadza. On też ma zresztą na górze jedzonko. Także one się fajnie, to są takie kotki idealne na do kocenia, więc wszystko jest tutaj absolutnie w porządku. Stefanek się próbuje poznać z nią. Musiałam ją tutaj dać, no bo co? Tam matka z dziećmi przerażona. Albo tu. Dwa wyjścia. Także takim króciutkim filmikiem się żegnamy i zapraszamy do śledzenia losów kotków jutro.